Witam Panie Piotrze. Witam Pana, witam Państwa. Ja bym chciał zacząć od początku, ponieważ na tym kanale widzowie nie znają Pana. Chciałbym się dowiedzieć, jak się w ogóle zaczęło, jak się zaczął Pan zajmować tym, czym zajmuje się Pan teraz? Jaka była geneza tego wszystkiego? No tak, wie Pan, to ja tą metodą już zajmuję się ponad 40 lat. Zająłem się dlatego, że poznałem odkrywcę tej metody. To był pułkownik Wojska Polskiego. Przypadkowo, nieprzypadkowo, podobno nie ma przypadków. W każdym razie ja byłem chory na niedokrwienie lewej komory serca. Miałem żółtaczkę, której się napawiłem w szpitalu. Wrzody na dwunastnicy. Byłem tak słaby, że nie mogłem wejść, wie Pan, na trzecie piętro. I poszedłem do Parku Kultury w Powsinie. Jako że ja wcześniej trenowałem szermierkę, byłem niezłym zawodnikiem. I nie mogłem już trenować, też mam tytuł trenera sportowego szermierki. Też nie mogłem wykonywać swojego zawodu i poszedłem do Parku Kultury w Powsinie. Ale tam się relaksować po prostu, jako instruktor sportowy i kulturalno-oświatowy. No po prostu rzucałem piłeczkę, prawda, i odpoczywałem po wsi. To Państwo wiecie, to jest piękny ogród. Jest basen też nawet park, teraz. Basen jest tak. I tam można wypoczywać. I tam przychodził pan taki jowialny, starszy już. Przychodził grać w szachy. I posłuchałem jego rozmowę z lekarką, który tam się pytał, jak to było, jak on był u nich, w ich szpitalu. Uczył lekarzy odkrytej przez siebie metody. No jak on odszedł, to ona się zaczęła z niego śmiać. A to taki wariat przychodzi i nam opowiada jakiś, że możemy leczyć tak i tak. No ale ja mówię, dobrze. Ale on się to powołuje na ośrodki układu centralnego w mózgu, które tam sobie, przecież każdy wiedział, przynajmniej kiedyś, że są takie ośrodki, że prawa półkula mózgu zawiaduje lewą połową ciała układu centralnego. To jest układ książek neurologicznych. I to pan nas zna na pamięć. Zna na pamięć, dlatego że interesowała go budowa mózgu. Z wykształcenia był historykiem i prawnikiem, ale budowa mózgu go szczególnie interesowała. Takie jego hobby było. No tak, mówię, dobra, ale to nikt się tym nie będzie zajmował, bo mamy leki. Tylko kurtuazyjnie go tam wpuszczamy. Mówię, dobra, ale może mnie pomoże. I jak on wracał tam od tych szachów, to ja go prosiłem do siebie, do gabinetu i on mi wytłumaczył. Tak, ma pan problemy z wątrobą, no to piąta pozycja, żółtaczka, tak. Ma pan problemy z sercem, to pan trzyma jedynkę. Miałem dwie pozycje, 1 i 5. No i proszę sobie wyobrazić, że też nie, to trudno w to uwierzyć tak łatwo i się leczysz, nie? To jak się nie sprawdzi, to się nie uwierzy. Ale ja miałem tyle dobrze, że jak trzymałem ręce, to mi piekła wątroba. Tak jak mi ktoś gorący nóż wkładał w wątrobę. A jak nie trzymałem, nie miałem pieczenia żadnego. I w to nie trzeba wierzyć w ogóle. To jest czysto biofizyczna metoda. I dobra, to wie pan co, tak to wam będzie chodził, oni się będą z pana śmiać po tych szpitalach, zróbmy skrypt, trzeba ludziom o tym to powiedzieć. No i napisałem mu skrypt, mówiłem, to niech się pan podpisze, nie chciał, to ja się podpisałem pod tym skryptem. I te pierwsze skrypty rozdałem z 10 tysięcy, za darmo. Robiłem mu spotkania w klubach osiedlowych i tak dalej. To był tak, to był 79 rok, później w 80 latach robiłem już spotkania w innych klubach osiedlowych. Po półtora miesiąca czasu już byłem zdrowy. Nie miałem żadnego niedokrwienia choroby serca, ani bielirubina mi tak spadła zupełnie. Także nie miałem żółtaczki, też dwunastnica też została wyleczona. Także, no, super, tak? Ale rozumiem, że praktykował pan cały czas na sobie. Tak. Mhm. No i do dzisiaj tak zostało, że trzymam te ręce profilaktycznie, żeby nie chorować, co się udaje.
A jeszcze mam takie pytanie a propos, czyli twórcy tej metody. Czy jego tożsamość jest ujawniona, czy możemy tak, ujawniać? Tak, to jest Eugeniusz Uchnas, tak, tak, jest, jest. Ja najpierw z niego go zapraszałem i robiliśmy te spotkania razem. On tłumaczył, chodził, układał ludziom ręce na głowie, ale w pewnym momencie się wycofał, nie? No wycofał się przede wszystkim dlatego, że tam okazało się, że te wszystkie zastrzeżenia, które on podał, to jednak były niewyczerpujące, bo tu jest bardzo dużo informacji. Kiedy można, jak można, co można brać w tym czasie, czy nie można, większości leków nie można. Wszystko jest w tej książeczce. No i ja zacząłem sam prowadzić te spotkania z wyleczonymi, tam się dużo nauczyłem. Dużo informacji doszło, najwięcej to już jest zrobionych w tych latach, bo to sami ludzie mi mówili, tak, że ktoś się źle poczuł, a dlatego, że on zjadł to i to, tak. Czy tam coś było... Też konsultowałem się z lekarzami i jeden z lekarzy się wyleczył tą moją metodą, on mi bardzo pomógł i pomaga dalej. No i po wielu rozmowach, jak było powiedzmy sobie kilkanaście uwag ogólnych, tak teraz jest 20 uwag ogólnych, bo według Hipokratesa no przede wszystkim nie szkodzi. Bo to jest leczenie, to jest poważna sprawa. Także przestrzegam wszystkich, którzy tam korzystają z jakich bryków, czy z opisów, które pobierają od swoich znajomych, że musi być książka, nowe wydanie i uwagi ogólne. Tak? Nie można stosować przy kamieniach, bo zaraz jest, wie pan, atak. Oczywiście, jeżeli kamienie są duże, to one się nie zaczepują, ale jeżeli są małe, to się zaczepują w przewodach i trzeba jechać na operację w kamieniach żółciowych, szczególnie w woreczku żółciowym. A to wszystko Państwo macie, te uwagi ogólne i to musicie mieć tą książkę z 2019 roku. Do innych też dodałem chorób, czy dodawałem stale kompilacje różnego rodzaju, na przykład pierwsza i piąta pozycja, tak, czy tam pierwsza i inne pozycje, dlatego że wtedy jest znacznie szybsze leczenie. Nie we wszystkich chorobach, ale jest szybsze leczenie. Trzeba trzymać rękę 20 minut. No właśnie, bo chodzi o metodę, bo powiemy teraz o metodzie. Nie, trzeba trzymać rękę 20 minut, jeden zabieg. Działa 4 godziny, czyli po tych 4 godzinach dobrze jest, jak się ponawia. Były kłopoty z nowotworami, a dlatego, że ludzie za krótko trzymali wyleczenie nowotworu. Na początku. Za krótko trzymali i zbyt mała częstotliwość. Jeżeli to pani dopiero wyleczyła się z nowotworu płuc z przerzutami na wątrobę, jak stosowała 5 razy dziennie po 20 minut, według moich wskazówek. I wtedy się wyleczyła i teraz się wszyscy leczą. Jeżeli pan wejdzie na mój kanał Piotr Lewandowski YouTube, Piotr Lewandowski TV YouTube, to pan tam zobaczy, ile jest osób wyleczonych nowotworów. I ci ludzie wszyscy mówią mi, tam mam kilkadziesiąt osób wyleczonych z różnych chorób. Zwykle są to choroby nieuleczalne, które trudno leczyć. Na przykład przepuklinę kręgosłupa mam wyleczone, wie pan, no, nie musi pan iść na operację. No. To są duże koszty, jeżeli ktoś nie chce oczekiwać na operację, a jakże też są niepewne te operacje wszystkie, tak? A tu pan unika operacji. Przy czym, proszę Państwa, każdy z Państwa może tą metodę sprawdzić na zwykłym, powiedzmy sobie, skaleczeniu, tak, czy oparzeniu. To widać, jak rana na przykład gui się w oczach. Zaczerwienienie, zaognienie tej rany blednie po 20 minutach tak, trzymania ręki. Czyli jeszcze doprecyzujmy. Metoda ta polega na czym konkretnie? Na zakryciu dłonią ośrodka układu centralnego, który zawiaduje ochroną częścią ciała. Tak? Tutaj mamy te ośrodki. Tak, to jest tył mózgu, to jest przód i tu mamy dwa rządki.
ten pierwszy żołądek to są ośrodki czuciowe, drugi to są ośrodki czuciowe. Zakrywamy ośrodki czucia, bo również oddziaływamy na ośrodki. I tu mamy stopa, palce, ta udo. Czyli konkretnym układem rąk. Trzyma się ręce. Dlaczego? Ja się tak zastanawiam. Pan nas uważa, że to przez krew, ale że to działa się na krew, no działa się, ale to nie na samo działanie na krew, bo to można byłoby gdzie indziej trzymać, a tu się trzyma na tych ośrodkach układu centralnego. Więc ja dowiedziałem się o polach życia, które zostały odkryte przez doktora Bura i doktora Norflopa w Instytucie w Yale, w Uniwersytecie na Yale. W Stanach, w latach 40. I on stwierdził, że cały świat ożywiony jest zbudowany przez pole elektromagnetyczne, które buduje i kształtuje nasz organizm. I to jest fakt. I to nie jest tak, że to jest, że tam DNA to buduje to wszystko, prawda? Że to chemia się sama ustawia w naszym organizmie, czy komórki, czy molekuły naszego ciała stale wchodzą na swoje miejsce. No jest jakaś siła, która to powoduje. Jest pole elektromagnetyczne, które jak jest osłabione, to człowiek choruje po prostu, tak? Czy jak człowiek choruje, to pole elektromagnetyczne jest osłabione i to po prostu wzmacnia, wyrównuje pole elektromagnetyczne. Jeżeli człowiek ma swoje właśnie pole elektromagnetyczne prawidłowe, to musi się leczyć. No i teraz ostatnio też zwróciłem uwagę na to, że to nie jest tak, że tu się polem elektromagnetycznym, tylko tu się stwarza warunki do silnego działania pola elektromagnetycznego. I takie porównanie, jak kura usiądzie na jajku, tak, to z tego jajka pojawia się kurczak. Tak? Tylko, że kura musi posiedzieć, bo to powstaje nowy organizm. To ona musi posiedzieć te tydzień, dwa. Tak? Natomiast my już jesteśmy nowym organizmem, my jesteśmy zbudowani, więc wystarczy nam przyłożyć rękę, tak, do ośrodka, który zawiaduje chorą częścią ciała i powstają warunki do silnego zadziałania pola elektromagnetycznego. I wystarczy nam 20 minut trzymać ręki, żeby mózg dostał te warunki, tak, czy ciepło i wilgotność trzeba pamiętać, tak jak i w inkubatorze. I czy chcemy, czy nie chcemy. Możemy sobie telewizję oglądać, wie pan, no poza tymi osobami, które leczą wzrok. Czy chcemy, nie chcemy, będziemy się leczyć. Może telewizji nie polecamy oglądać. Tak, ale już kanału pana i też kolegów na przykład w internecie o odpowiedniej opcji działania i zachowania to jak najbardziej. No i najprostsze, co może być. Sprawdzić szybko możemy, wie pan, poza tym mamy co? Mamy olbrzymią ilość ludzi wyleczonych, tak? Książek się rozeszło ponad milion, tak? Tych książek, tylko to najpierw była Sofia Loren, teraz już Sofia Loren nie ma, są święci, ale to nie po to, że ta metoda ma coś wspólnego. Sofia Loren? Sofia Loren ma, bo Sofia Loren trzyma ręce tak zwanej pozycji piątej, tak? To są jej ręce tutaj. Wcześniej była sama Sofia Loren, twarz Sofii Loren. Proszę zobaczyć, pozycja piąta, tak? Tu mamy pozycję piątą, no i tutaj. Te dłonie. I to są, na okładce, to są jej ręce na tym dziecku. To są na jej ręce. Proszę Państwa, ale to jest tak, że ona tu musiała wiedzieć, dowiedziała się od kogoś, bo to było znane, słynne zdjęcie, które ja wcześniej zamieszczałem. Dostałem list od pani, która mieszkała we Włoszech i rozmawiano z Sofią Loren na temat tego zdjęcia, tych trzymania rąk. Pytano się, co ona robi temu murzynkowi, dlaczego ona tak trzyma. I ona powiedziała właśnie, że ona leczy tego dzieciaka, tylko nie powiedziała czym, jaką metodą, ani nic, tylko tak, że ona nawet szkółki będzie robić od tego leczenia i tak dalej. Tak to wygląda. I coś w tym jest. Musiała się dowiedzieć, bo to znała przecież, czy zna do tej pory wiele
bo na przecież żyje jeszcze wiele osób, które w Polsce aktorów i śpiewaków, którzy mogli przekazać informacje o tej metodzie. A nie chciał pan się z nią kiedyś skontaktować? A cały czas chciałem, ale ona się nigdy do mnie nie odezwała. Ja tą książkę zrobiłem po włosku i po angielsku. Wysłałem jej. Bo, proszę państwa, pamiętajmy o tym, że na tej metodzie nikt nie zarabia. Poza nami, że mamy zdrowie, to nikt, i to się nie płaci, to wystarczy ta książeczka, to nie trzeba żadnych kursów przechodzić. Jeszcze jest płytka, ja na płytce, 20 punkt na płytce pokazuje, jak układa się dłonie, żeby nie zrobić błędu, bo tu jest pewna precyzja ułożenia dłoni, tak? No ja, pan Ochna zrobił na pół centymetra, to tak porobiłem, poprawiłem, że jest tolerancja jak gdzieś jakieś 1,5 centymetra, to można sobie tą rękę dobrze ułożyć. Bo jak się nie ułoży dobrze, to nie ma działania. Nic się nie zaszkodzi, nic się nie stanie, ale nie ma po prostu działać. A jak się dobrze ułoży, to jest niemożliwe. Każdy, czy babcia, czy staruszka, czy młody dzieciak, jak rękę ułoży dobrze, to będzie działanie. Też nie ma znaczenia, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy. Tak jak mówiłem, to jest to działanie czysto biofizyczne. Ja mam takie pytanie, no bo ta książka naprawdę, muszę przyznać, ona jest cieniutka, dosłownie cieniuteńka. Bo to jest instruktaż taki. To jest właśnie, tu nie ma żadnych historii, żadnych... Tak, po co? Nawet nie ma tych przypadków wyleczeń wszystkich ludzi, bo oni są u pana na wszystkich stronie ludzi i na YouTubie, prawda? Tak. Poza tym tych osób jest bardzo dużo, z różnych dolegliwości. I teraz ciekawi mnie jedna sprawa. Dlaczego ta cieniutka książeczka w ogóle nie jest popularna? Dlaczego o tym bardzo mało osób wie? Znaczy, jest to tyle popularne, że ją dużo osób zna, natomiast trudno im przekazać, tym osobom, które mają tę książeczkę, to trudno im przekazać innej osobie, nawet u siebie w rodzinie, że w taki prosty sposób możemy się leczyć. Bo przyzwyczajenie to jest druga natura człowieka. Człowiek się przyzwyczaił, że on musi coś wziąć, tak, żeby się wyleczyć. A to on sam, no, trzyma się za głowę, tak? No to... Raczej nie widzi się reklam w telewizji, gdzie ktoś na przykład ma przeziębienie i sobie przykłada głowę, tylko na przeziębienie, cyk, tabletka. No, tak, tabletka, albo że jakieś uzdrowicie jest potrzebne, tak? Bo tak. Że ktoś nas uzdrowić, ale że my sami, to jest trudno przebić innej osobie, więc te osoby, które znają, to sobie trzymają tę metodę i po zrażeniu się rozmowami z różnymi innymi osobami, to trzymają się tego, że znają. No, oczywiście leczą dzieci, część tych dzieci później też. To jest olbrzymia ilość ludzi, którzy stosują tę metodę i zna. To można właśnie się o tym przekonać na tym moim kanale, gdzie ja zawsze w niedzielę o 19 rozmawiam z jakąś osobą wyleczoną i tam już mam tych kilkadziesiąt tych osób wyleczonych z różnych chorób. Ale najłatwiej, tak jak mówię, przy skaleczeniu, czy coś się stanie, to przyłożyć rękę, czy bóle głowy zwykłe, tak? To przyłożyć rękę w pozycji pierwszej i piątej, to są dwie pozycje takie. I zauważymy, że te bóle głowy muszą minąć. One mogą nie minąć zupełnie, ale zmniejszy się znacznie ból głowy, bez brania żadnych tabletek. No właśnie, ale a propos też sceptyków i w ogóle ludzi, którzy często na takie metody patrzą z przymrużeniem oka, jak na przykład to jest, może nie musimy mówić konkretnie osób albo nazwisk, ale czy w ogóle zdarzały się, bo już pan powiedział o jednej osobie, o jednej lekarce, która, doktorze, która się zainteresowała tą metodą. Czy są ludzie z kręgów akademickich, którzy się interesują tą metodą, którzy na przykład mogliby współpracować z panem? Ale oni nie mają interesu. Wie pan, to jest zawód, gdzie się bardzo dużo poświęca czasu i tutaj i po prostu raz, że pewnie jest obawia, że go mogą usunąć z tego kręgu tak. medycznego. A druga sprawa, że na tym nie zarobi. No bo jak powie choremu, wie pan co, jest taka książka i pan pójdzie i kup i będzie pan tak trzymał, to on jak raz się wyleczy, to on więcej do niego nie przyjdzie, bo po co? On kupił książkę tam za 20-30 zł
i nie przyjdzie do niego. I dlatego ta metoda tak się słabo rozpowszechnia, że te osoby, które powinni mówić o tym, że można się w ten sposób wyleczyć, nie mówią o tym. Nawet z tych słynnych, wie pan, lekarzy czy uzdrowicieli, którzy zajmują się też i medycyną niekonwencjonalną, od nich pan też tego nie usłyszy, bo do nich nie przyjdą, a oni mają kupę pieniędzy, wie pan. A na przykład jak obserwuje pan świat właśnie tych uzdrowicieli czasami, albo czy filmy jakieś, czy widzi pan, że oni korzystają z tej metody? No jasne, że tak. Teraz, wie pan, to już nie chodzę po tych targach, ale kiedyś chodziłem po targach, to zawsze uzdrowiciel trzymał ręce na głowie. No. Czy też, nie był taki Cegliński chyba też, jakoś tam się nazywał, taką piramidę w Katowicach wybudował. A, był taki człowiek. Tak. No to on sam był rzeczywiście uzdrawiał, ale przeszedł na metodę, bo to łatwiej, a później jeszcze w telewizji w Poznaniu mówił o tym, że on naładuje energią innych i oni tych ludzi trzymają za głowę. Czy mogą uzdrawiać? On bierze 200 zł na tamte czasy, a tamci biorą po 50. A to są jego ludzie, bo ja nie mam czasu już. No tak, tego typu, wie pan, historię. No. Z tym, że tak, wie pan, wydaje mi się, że ta metoda będzie znana. Ja dałem dlatego wypowiedzi tych twórców religii tutaj, bo po to dałem ich, że oznacza to, że czy nieważne jaką religię wyznajesz, czy będzie to buddysta, czy wyznawca Mahometa, czy Żyd, czy katolik, to wszyscy będą mieli takie same wyleczenie. No i wydałem wypowiedzi. Może wszystkich nie będę czytał, ale przeczytam Jezusa, który najbardziej i myślę, że mówi właśnie o tej metodzie, że będzie ona znana. I tu jest tak, Nowy Testament, Święty Marek, tłumaczenie z hebrajskiego i greckiego. To jest używane, ten Nowy Testament z hebrajskiego i greckiego przez prawosławie i protestantów. Bo katolickie jest nieco inne i tam jest inaczej się to czyta. I tutaj jest tak, Jezus mówi, węże, ja w nawiasie daję fale elektromagnetyczne, bo nie mógł im powiedzieć fale elektromagnetyczne, bo oni by tego nie zrozumieli. Fale elektromagnetyczne, to symbol fale elektromagnetyczne. Brać będą, a co by śmiertelnego pili nie zaszkodzi. Co by śmiertelnego pili, czy jakąś truciznę. I tu się zgadza, bo ta metoda, w momencie jak ktoś weźmie truciznę, to gdyby nie stosował tej metody, to by zmarł. A tu się wymioduje, organizm się oczyszcza z trucizny. Trucizna jest usuwana, już miałem takie przypadki i człowiek przeżyje. I teraz tak, na niemocne. Niemocne to są choroby, a nie chorzy. A w kościele katolickim jest na chorych ręce kłaść będą. A to jest różnica, bo to jest druga osoba już. Ktoś kładzie ręce, a tu chodzi o to, że ty sobie sam możesz położyć. I z hebrajskiego na niemocne, na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą, tak? I to jest też ważna sprawa, co Jezus mówił, bo to należy sięgnąć do naszych czasów. Otóż ja uważam, że ci zapomidorowani, do których dotarło, że to jest jednak coś wzięli, co może spowodować skutki po prostu złe, mają szansę się tego pozbyć. Stosujemy to do BSM, bo co się dzieje? Tak jak te kamienie są usuwane, tak jak się organizm odbudowuje, tak są usuwane wszelkie różnego rodzaju zakłócenia i tak jak komórki nowotworowe, najbardziej niebezpieczna substancja w naszym organizmie ta metoda usuwa,
bo osoby, które wylecą na łotwór, to nie tylko, że wylecą na łotwór, ale one, ale po otrzymaniu dłoni niszczone są komórki nowotworowe i taka osoba ma znacznie mniej markerów niż zdrowy człowiek tych komórek nowotworowych. To też będą usuwane te, to białko kolczaste, tak, o którym się mówi, że może zarażać innych. I też będzie w ogóle wszystkie substancje, i wirusy, i bakterie, i pestycydy, to wszystko jest usuwane. Oczyszczamy cały organizm. I jeżeli człowiek będzie, ja podałem tam pozycję na profilaktyczne stosowanie tej metody, jeżeli będzie ktoś profilaktycznie stosował dwa razy dziennie tą metodę, to nie zachoruje. Bo jeżeli on nawet złapie coś w ciągu dnia, to już wieczorem sobie podtrzyma ręce i usunie, tak? I nie będzie chorował na te wirusy, a jeżeli nawet przejdzie, to no to będzie to znacznie słabsza sprawa i pewnie następnego dnia już pójdzie do pracy. A mam jeszcze takie pytanie. Nie próbował pan z tym przebić się na przykład do mediów głównego nurtu? No dzięki mediom głównego nurtu to ja wypłynąłem, bo zrobił ze mną Polsat audycję na każdy temat u pana Szczygła. Mm-hmm. I jaki to był rok? To był 90 bodajże chyba 7. Ta, jakoś tak. No to było olbrzymie zainteresowanie, no ale jeszcze płytki nie było. Natomiast i to od tego się zaczęło później, tak? I to szło przez jakiś czas. No, najpierw to okładka Sophie Loren, tak? To przeznaczenie było, bo każdy myślał, że coś Sophie Loren ma coś wspólnego, nie. Ale no, no było to, że ona rzeczywiście trzymała te ręce w tej piątej pozycji. No ale to mi pomogło, wie pan, w ogóle wyjść z jakąś książkę, bo książek o różnych metodach leczenia to jest bardzo dużo, żeby się przebić. Natomiast później ta audycja w Polsacie pozwoliła mi na to, że na robienie różnego rodzaju spotkań. Ja byłem w Chicago, miałem spotkanie w Chicago w takiej dużej sali. Copernicus Stente na 2000 osób, to tam było ponad 2000 osób. Także wie pan, no, też robiłem spotkania duże we Wrocławiu, w Warszawie i pozwalało mi to dużo sprzedać i się o tym pisało. Nie? Miałem też kilka audycji w tych w regionalnych telewizjach, ale w pewnym momencie to się wszystko urwało, gdzie bym się nie starał dostać, to się wszystko urwało. No bo wie pan, to jest tak. Wszyscy traktowali mnie jako człowieka, który lansuje jakąś jedną z metod, tak, która działa lub nie, tak? Ale jak okazało się, że to naprawdę działa i że rzeczywiście się wszyscy leczą, no to po co ta farmacja, po co te reklamy są dawać, jak to zaraz będzie spotkanie z Piotrem Lewandowskim, który wytłumaczy, że możemy się sami bez leków leczyć, tak? I po prostu zmienił się system reklamowy w telewizjach i obecnie system polega na tym, że wszystko kontroluje biznes farmaceutyczny. I teraz gdybym ja chciał reklamę zrobić w telewizji, to bym powiedzmy sobie wydał 5 tysięcy, tak? Ale ktoś, kto jest 50 tysięcy, a ktoś, kto jest w tym biznesie i robi stale reklamy, to wyda 5 tysięcy, no, powiedzmy sobie, przykładowo daje, tak? I jeszcze jest wszystko zależne od wydawców, a nie od tego, tak jak my myślimy, że to redaktorzy, redaktor może wymyślić temat, ale to wydawca, którym tego programu, którego my nie widzimy, on decyduje. Ale co nad mówić? Wydawcą jeszcze ktoś jest inny, tak, więc... Tak, no, ta komisja do zatwierdzenia, ale to wydawca decyduje, on się reklamodawców, na przykład farmaceutycznych będzie pytał, czy on może coś takiego dać, że możemy się sami leczyć, tak? I to jest ten sprawa. A jeszcze wracając do tego wywiadu w Polsacie, u Szczygła,
Czy nie był to taki wywiad, tak jak teraz, na przykład czasami telewizje śniadaniowe zapraszają różnych ludzi i to jest takie, moim zdaniem, trochę prześmiewcze, jak się to ogląda. Czy wtedy na tamten czas Szczygieł, pan Szczygieł nie był jakiś taki prześmiewczy w stosunku do tej metody? To była postać, którą się nie da zastąpić i dlatego to w ogóle znikło. Bo pan Szczygieł stwierdził, że już ma dosyć, odszedł i pan Orzechowski, wydawca, nie mógł znaleźć człowieka, który w sposób poważny traktował tematy prześmiewcze. Bo różni są ludzie, tam nie tylko o tej metodzie było, tak? Ale powagę tej metodzie nadawali wyleczeni, bo ja tam przyprowadziłem z pięcioro osób wyleczonych. Z nowotworów, tak, przyprowadziłem osobę, która z reumatyzmu, żonę z padaczki wyleczył, tak. No, i tam już nie pamiętam, chyba po wypadku, gdzie chciano nogę uciąć. A jest to gdzieś dostępne w internecie? Ten wywiad? Z Polsatu? No wie pan, że pan to rzeczywiście, ja chyba gdzieś go mam. Może warto było to scyfryzować i wrzucić tak, na swoją stronę. Tak, może pan ma rację, tak. Pierwszy wywiad był. Ja go gdzieś mam. Jeszcze na tych kasetach. Bo to przecież kasety były. Tak, to pan ma rację. Ale część z tych osób jest też na mojej stronie. Tam filmy są i tam część z osób, które były. Tylko nie ma z tego wywiadu konkretnie, tylko inne osoby są wyleczone z tamtych czasów, tak, które się wypowiadają o swoich wyleczeniach. Super. Gdzie można kupić tą książkę? Czy można ją w księgarniach kupić? No, w księgarniach można w Świecie Książki. Księgarnie Świat Książki. Oni są w większych miastach, to zawsze jest jakaś księgarnia. A w internecie? I w internecie też Świat Książki sprzedaje wysyłkowo, ale też są inne księgarnie wysyłkowe, których jest sporo. Tak, Bonito, bodajże. I inne księgarnie. Gdzie można, jak się wejdzie, wie pan, samoleczenie będą tą BSM książka, to na pewno się znajdzie. Super. Ale dobrze jest, że ten Świat Książki to trzyma. Czy jak pan obserwuje jakby czasy, powiedzmy te z przeszłości, lata 90., 2000 i obecne czasy? Czy jest większe zainteresowanie tym tematem? Znaczy, wie pan, no dobrze, że wy jesteście, dobrze, że są te kanały na YouTube, ale które mówią o tego typu sprawach. Natomiast teraz się porobiło tak, że kiedyś nie miałem problemu na Facebooku, żeby pokazać wyleczonych, a teraz mam na przykład na stronie zdjęcia, po prostu wyleczenia z Łuszczycy, tak? Na mojej stronie samoleczenie bsm.pl i tam przykłady wyleczenia. To mi Facebook absolutnie nie pozwala tego pokazywać. Napisali mi, że ja tylko będę widział. No. Tak samo i osoby wyleczone z nowotworów. Też mi zablokował. Teraz to mnie w ogóle zablokował, ponieważ są te czasy, a ja wspominam o tym, że to można i te popularne wirusy wyleczyć. No. Z tym, że też nie będziemy za dużo się wypowiadać na ten temat, bo też pana z YouTube'em mogą zdjąć. No, niestety. I to są te czasy, te nasze czasy, nad którymi należy ubolewać, bo już pan nie może wszystkiego dać. Ja też na tym swoim kanale. Czy wypowiedzieć się, co pan tak naprawdę myśli, prawda? Natomiast jest szansa, że ludzie zmądrzeją i jak się dowiedzą, że jest taka metoda i prosta, i łatwa, i nie trzeba tych leków, to może zrozumieją, że trzeba się udać do natury, że to natura wszystko natura pozwoli, wie pan, poprawić naturę również, ale bez ingerencji człowieka.
Ingerencja człowieka jest najbardziej niebezpieczna i bardzo często najmniej przemyślana. Bo o ingerencja człowieka idzie ku temu, żeby człowiek miał dobrze, a natura źle. A bez natury człowiek nie przeżyje. To jest jak najbardziej naturalna metoda, która no, ukrywana była z wielu względów. Myślę też z tych względów, że tu jest dużo zastrzeżeń. Myślę, że gdyby nie było współczesnej nauki, bo proszę zauważyć, że ta metoda, gdyby nie było tych schematów mózgu, a te schematy mózgu zostały odkryte, budowa mózgu, to na początku XIX wieku. I gdyby, wie pan... No gdyby nie nauka akademicka, to też nie byłoby tej wiedzy do takiej metody, prawda? No właśnie, no właśnie. Ale okazuje się, że tak jak, czy też odkrycie tych pól życia, wszystko jest ukrywane, negowane po to, żeby przynosić pieniądze. A pieniądze, wiadomo, kto zawiaduje, no, dwie rodziny w sumie, tak? No to też jest ciekawe, jak się obserwuje obecny świat, w jaką stronę to idzie. Jednak widzi się, że narracja próbuje połączyć człowieka z technologią. I to nie jest to do końca właśnie, tak jak pan wspomniał, naturalne. Bo jednak, żeby człowiek miał cały czas zachowaną taką równowagę w sobie, czy to energetyczną, czy właśnie pola energetycznego, to jednak warto jest mieć kontakt z naturą i warto jakby kultywować tą łączność naszą z naturą. Łączność z technologią, co oczywiście nie ulega wątpliwości, że gdyby nie ta technologia, nie moglibyśmy o tym rozmawiać, prawda, ani publikować tego. Ale jednak widać tą narrację w kierunku łączenia człowieka z technologią. Kiedy ingeruje za bardzo, no, jeżeli nam proponują chipy, tak, jakieś w głowie i sterowanie neuronami poprzez mózg, no to już jest, wie pan, sposób sztuczny, bo co innego, wie pan, jak naturalnie się tam dwóch jasnowidzów spotka, to mogą sobie tam przesyłać tą energię, tak? Czy teraz się mówi o dzieciach indygo, tak, że się rodzą takie, które mają większe możliwości, ale w sposób naturalny ten mózg się dostosowuje do zmian na Ziemi, ale nie wtedy, kiedy ktoś go sztucznie chce tworzyć. To prawda. Super. Panie Piotrze, jakie ma pan, może nie przewidywania, ale co by pan chciał, żeby się w przyszłości wydarzyło jeszcze z tą metodą? Bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Ja przyznam się szczerze, że dopiero drugi raz o tej metodzie słyszę i nawet przed nagraniem rozmawialiśmy, że pan się dziwił, że ja w ogóle o tym nie słyszałem. Jakie ma pan jakby myśli na przyszłość na temat tej metody? No wie pan, jeżeli Jezus mówił, takie jest moje zdanie, mówił o tym, że będą ludzie stosowali tą metodę, tak? No bo on tam mówi właściwie o tej metodzie, no. Fale elektromagnetyczne, tak, kłaść będą, a dobrze się mieć będą, tak. Co by zatrutego nie wypili. Także ona będzie i zostanie. Mam nadzieję, że z pomocą boską się rozpowszechni. Super. Ja z góry dziękuję za to, że chciał się pan podzielić tą metodą i że faktycznie dotrzemy też z tymi informacjami do ludzi u mnie na kanale, bo no, myślę, że to jest ciekawe i najważniejsze, sprawdzić, prawda? Nie wierzyć sprawdzić na słowo. Tak, tak. Popatrzeć, sprawdzić. Kupić książkę, to przejrzeć sobie. Dokładnie, po prostu sprawdzić na sobie. Na jakichś drobnych dolegliwościach nawet. Super. No dobrze. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że wiele osób się dowie po raz pierwszy o tej metodzie i mam nadzieję, że zostanie ona rozpowszechniona bardziej po tym wywiadzie. No, ja też mam taką nadzieję. Myślę, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję z góry jeszcze raz wszystkim patronom i patronkom, którzy wspieracie ten podcast. I ostatnio spotkaliśmy się na naszej tajnej grupie na Facebooku. Naprawdę mieliśmy niesamowite rozkminy na temat właśnie rozwoju świadomości. Jest to nasz taki regularny, comiesięczny, nawet co 3-tygodniowy rytuał, gdzie spotykamy się i po prostu rozkminiamy tam nie tylko tematy właśnie z bieżących odcinków, ale również pogłębiamy swoją wiedzę nawzajem, wszystkich ludzi, którzy tam są. I zachęcam właśnie Was do wspierania na Patronite, żeby dołączyć do tej grupy.
Między innymi z tego powodu, że nadal jest nas tam niewielka grupa osób i póki jeszcze nie przekroczyła ta grupa osób ilości 100 osób, to spokojnie możemy się łączyć w grupie na Facebooku na Zoomie, czyli gdzie wszyscy mogą się widzieć, mogą się słyszeć i każdy, jak na razie do tej pory, każdy może spokojnie się wypowiedzieć, opowiedzieć też jakąś swoją, jakąś taką prywatną historię i tam rozkminiamy wspólnie, jak rozwijać i podnosić samoświadomość całej grupy. Także to nie są jakieś moje wystąpienia na grupie facebookowej zamkniętej, tylko to są nasze wspólne rozkminy na temat rozwoju samoświadomości. Dlatego jeśli jeszcze nie wspieracie tego podcastu na Patronite, szczerze zachęcam do tego. No i oczywiście jeszcze raz dziękuję za wsparcie wszystkim patronom i patronkom, którzy już to robią. Link do wspierania jest oczywiście tutaj poniżej w opisie tego odcinka. Ja zapraszam również na sesje indywidualne, na których pracuję z Wami nad rozwojem Waszej samoświadomości. Zachęcam Was oczywiście do kliknięcia subskrybuj tego kanału tutaj na YouTubie. Zachęcam do słuchania na Spotify. Jeśli jesteś zwolennikiem marki Apple i masz iPhone'a, to polecam w aplikacji podcastowej dać subskrypcję i zostawić jakiś opis, jakiś swój komentarz pod podcastem Each One Teach One. Pomoże to wybić podcast, jeśli chodzi o rankingi i pomoże to po prostu dotrzeć do większej liczby ludzi z tymi informacjami, które tutaj publikuję dla Was. Zachęcam również do wchodzenia na blog Each One Teach One i do pobierania mojego darmowego e-booka na stronie eachoneteachone.pl/ebook. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku.